Joanna Chomącik-Izborska, witam Państwa. Zapraszam na program informacyjny Flash, a w nim... Brak wyobraźni i brawura, remont ulicy Szymrychowskiej, przebudowa parkingu oraz Dni Kamiennej Góry. Brak wyobraźni i brawura były najprawdopodobniej przyczyną wypadku, do którego doszło 20 maja na przełęczy Kowarskiej. Po godzinie 16 na przełęczy Kowarskiej doszło do wypadku drogowego w miejscu, w którym znajduje się parking na pograniczu powiatu jeleniogórskiego i kamiennogórskiego. Na miejsce zdarzenia zadysponowane zostały służby ratunkowe z obydwu granicznych powiatów. Według relacji świadków, kierowca samochodu osobowego marki Renault tuż przed zdarzeniem wyprzedzał kolumnę samochodów i nie zdążył zjechać na swój pas ruchu, uderzając w nadjeżdżający sprzeciwka samochód marki Volvo. W wyniku zdarzenia dwie osoby, kierowca i pasażer Volvo, zostały przewiezione do szpitala w Jeleniej Górze. O tym, że w tym miejscu ginęli wcześniej ludzie, świadczy przydrożny krzyż. Na szczęście tym razem obyło się bez ofiar śmiertelnych. Już po raz 16 odbędą się Dni Kamiennej Góry pod hasłem My Kamiennogórzanie. Tym razem rozpoczną się 29 maja o godzinie 17 otwarciem wystawy Tekstylia Śląskie w Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego. Atrakcji na tę okoliczność nie zabraknie. Tradycyjnie już po raz 12 na stadionie sportowym przy ulicy Juliusza Słowackiego 30 maja o godzinie 22.30 odbędzie się spektakl zatytułowany My Kamiennogórzanie. Ma on być kontynuacją pierwszego widowiska z 1993 roku, który rozpoczął tą chlubną tradycję. Postanowiliśmy wrócić do tamtego widowiska, by dokończyć opowieść o Kamiennej Górze. 45 rok i 2009 to jest ta przestrzeń czasowa, która wiąże się z naszą współczesną historią Kamiennej Góry. Kilka dekad, które różniły się swoim kolorytem, różniły się zwyczajami, nawet modą, muzyką, której słuchaliśmy. Postanowiliśmy opowiedzieć o tych dekadach, nawiązując do sytuacji w kraju, ale oczywiście za każdym razem nawiązując również do tego, co się wydarzyło w Kamiennej Górze. Mam nadzieję, że będzie to taka wyrywkowa, obrazowa, ale spójna opowieść o historii najnowszej Kamiennej Góry. W kolejnych dniach odbywać się będą zawody sportowe, przeglądy muzyczne i programy dla dzieci. Tak wypasionych Dni Kamiennej Góry to jeszcze w historii Kamiennej Góry nie było. Wszystko rozpocznie się już podczas weekendu tego 29 maja, a zakończy 7 czerwca. Dwa weekendy i cały tydzień. Komuś mogłoby się wydawać, że to za dużo, za długo, za bardzo rozwlekle? Nie, bo jest tyle różnych propozycji dla Państwa, różnie skomasowanych, adresowanych do różnego odbiorcy, że naprawdę jest w czym wybierać. No i po prostu to tylko wielka radość, że tak sporo się będzie działo. My Kamiennogórzanie, to hasło będzie obowiązywało w tym roku wyjątkowo świetnie. Każdy element będzie związany z realizacją tego hasła. My Kamiennogórzanie prezentujemy się sami dla siebie, czyli prezentujemy, co mamy najpiękniejszego do zaprezentowania w kulturze, sporcie, rekreacji, ale również jesteśmy gościni i zapraszamy gości. 5 czerwca zagra między innymi Wanda i Banda, 6 Maryla Rodowicz, a zakończy Dni Kamiennej Góry koncert Czerwonych Gitar. Mam nadzieję, że spotkamy się najpierw na stadionie, potem na wszystkich obiektach sportowo-kulturalnych, no a potem te 3 dni tutaj od rana do nocy na ośrodku wodnym. Niebawem ruszy remont nawierzchni na ulicy Szymrychowskiej w Lubawce. Długo oczekiwany plan inwestycji jest już gotowy, a wkrótce ruszy także przetarg. Jesteśmy ostatnio już po rozmowie z Urzędem Wojewódzkim. Te pieniądze dla powiatu kamiennogórskiego są. W tej chwili właśnie jesteśmy w trakcie umawiania już spotkań, żeby po prostu uzgodnić szczegóły przekazania. Projekt już jest, także myślę, że już wszystko jesteśmy na dobrej drodze, żeby zacząć organizację przetargu. Z chwilą zabezpieczenia już tych środków przez Urząd Wojewódzki będziemy natychmiast organizować przetarg, bo nam też zależy na czasie, żeby tą drogę zrobić jak najszybciej, bo to jest dla mieszkańców Lubawki niezwykle ważna droga. Zmora wszystkich odwiedzających Starostwo Powiatowe i Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze już niebawem zostanie przebudowana. Mowa tutaj o przylegającym do starostwa parkingu, na którym stale brakuje miejsc, a koła samochodów grzęzną w błocie.
musimy zaprojektować i wykonać nowy parking przed starostwem i w tym roku chcemy to zakończyć. Mamy tam rozliczne problemy, bo chodzi o to, że ta infrastruktura ciepłownicza, jakieś inne historie, o których w ogóle nie wiedzieliśmy, że znajdują się pod parkingiem, musimy to usunąć stąd. Przygotowanie do ogłoszenia przetargu będzie wydłużone, ale najważniejsze, że pieniądze na parking w tej chwili w budżecie już są zabezpieczone. To była ostatnia informacja w dzisiejszym wydaniu programu informacyjnego Flash. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę spokojnego weekendu. Do zobaczenia.